Pierwszy raz morsowałam. Hello, hello, dzisiaj wyjątkowo witam się już umalowana i w samochodzie, bo jadę dzisiaj na event do Warszawy, ale tym razem nie jadę swoim autem, tylko jadę właśnie do Waneski, pod dom jej rodziców i zabieram się właśnie z nimi, tygrzy w drogę. Halo, mogę nagrywać? Cześć! Hej, hej! Jakieś detale makijażu, czy co? Nie wiem. Blisko. Ja to bym sobie nawet taki zestawik kupiła. Śliczne. Kolejny zapach to Bois Marocain, zapach, który zabiera nas w podróż do Maroka. To nie mój profil, musiałabym tak... Dawaj, że odbierasz telefon. Halo? Nie, weź. Błagam. Dziękujemy. Kurde, to jest pikantne. Ale z nogami czy bez nóg? No z nogami. A filmik chcecie czy... Zapadło do skarpety na kolana. Czekajcie, bo ja mam torebkę. Jezu, znaczka nie widać. A to teraz jest filmik czy zdjęcie? Wszystko. Ej, poczekaj. Nie, wróćcie, jeszcze raz. Ja mam słodki. Coś, żeby nie było, ja tak rozwalona tutaj. Ósma jest, na dziewiątą mam trening. W ogóle obczajcie to, paznokieć wczoraj złamałam, ale tak bardzo dotkliwie. Bardzo bolało, nie polecam. A miałam dziś robić fręcza konstrukcyjnego i nie wiem, jak to wyjdzie. Góra. Ja już po siłce, po spacerze z Melonem. Oszamy sobie teraz szybko serek wiejski. Niestety nie zdążę się już wykąpać przed paznokciami, więc zostaje mi zrobienie cygańskiego prysznica. Dezodorant pod pachę i jazda. Zobacz, coś w tym klimacie. Czujesz to? Mi się mega podoba. Pakuję się właśnie na jutrzejszy wyjazd na event do Poznania, raczej niedaleko Poznania. Mam tu jakieś seciki leginsów, piżamy, skarpety, koszulki. Vibe na wyjeździe ma być bardziej taki cozy, więc piorę sobie jeszcze dresy. No i zastanawiam się, czy pakować się w tą małą walizkę, czy jednak w tą torbę podręczną. Nie wiem, czy się po prostu zmieszczę. Tu jeszcze kazali nam zabrać matę do ćwiczeń i słuchajcie, strój kąpielowy, bo być może będziemy morsować. W sensie mają w planach morsować, ale ja nie wiem, czy się przemogę. Z jednej strony bardzo bym chciała spróbować, ale z drugiej strony po prostu nie wiem, czy ja wlezę do tej wody. Dlatego mam tutaj też czapkę, spakuję sobie też szalik, kompa i wszystkie sprzęty. Będę pracować sobie w podróży, w pociągu. Więc zaraz będę musiała pomyśleć, gdzie to wszystko zmieścić. Mam jeszcze jakieś 15 minut, żeby się ogarnąć do końca. Okej, zrobię sobie taki mega szybki makijaż. Zaspałam gdzieś w ogóle. Jakby Maciek do mnie nie zadzwonił,
i mnie nie obudził, to pewnie spałabym do teraz. Nie moczę nawet gąbki. Nie ma czasu. I dosłownie kapeczka pudru, żeby mi się tusz nie odbijał. Właśnie powinnam taksy zamawiać. Jadę w ogóle pociągiem do Gniezna. Z Gniezna odbiera mnie Ania Guela i razem jedziemy na miejsce. Event ma być w okolicach Poznania, ale jakoś jak sprawdzałam pociągi, to z Gniezna okazało się, że jest bliższy dojazd niż z Poznania. Biorę ze sobą kompa i w pociągu będę po prostu sobie coś tam montować, żeby tego czasu nie stracić na przeglądanie telefonu, załóżmy. A spędzę tam 3 godziny. Hello! Lecimy, nie śpimy. Jedziemy na wypoczynek. Co nie? Będziesz morsowała, Ola? Czy Ola będzie morsowała? Ja się właśnie zastanawiam, żeby była pizdeczką, jakbym nie spróbowała. Ja się zastanawiam, ja się trochę boję tego zimna, tego wiesz... Ja też, no wiadomo. Ale w ogóle chyba miałam buty do wody wziąć i zapomniałam! Wziąłam klapki! Wiesz, po prostu budzisz się i patrzysz i takie ukojenie. Instant ukojenie. A żelasek? No żelasek, a że co? Czujesz się trochę jak w domu. Zaraz, porwamy do Mazura. Wiesz wysyłać nieznacznie tą miednicę w przód, tak jak robiłaś na początku, żeby przestrzeń pod odcinkiem lędźwiowym pozostała cały czas niewzruszona. Kawusia nie rozlana. Teraz próbujesz znaleźć kij w kręgosłupie, albo kij w tył, mówiąc. Kij w dupie, wyciągając się po tym kiju cały czas w górę. Chcesz znaleźć ścianę niewidzialną za tobą. Dobrze, że coś widać. Zamykaj go. Kot złapany. Dawaj Netflix and chill, bitch. Gdzie będziesz patrzeć? Czy ja jak jem, okej? Okay. No dobra, nie będę tak poczekać. Nie, oj, chcesz spróbować? Nie. Przecież zaraz będę miała swoje. Jest. Jestem ciekawa, co to jest to ciemne. To jest pasta z fasoli? Być może. Zarobię tam. Dzień dobry. Okay. Hello. Muszę zacząć elegancko jeść. Kiedy turbo spieszysz się na pociąg, ale na dworcu. Okazuje się, że jest opóźniony 15 minut. No i mam już
już piątek. Ten tydzień zleciał mi tak szybko, że po prostu nie wiem, kiedy to wszystko się zadziało. Jestem już oczywiście w domu, jak widać. Nie wiem nawet, czy zdążyłam opowiedzieć na wyjeździe z Yorkaya i La Bomba, z jakiej okazji cały ten event dwudniowy. Otóż słuchajcie, właśnie we współpracy tych dwóch marek powstały takie produkty jak sól do kąpieli, która po prostu pachnie tak przepięknie, jak takie bogate spa. To jest taki trochę zapach jak w saunie. Jeśli nie ma się wanny tak jak ja, to można sobie rozsypać te kryształki soli po prostu pod prysznicem. Polecam, bo już próbowałam na wyjeździe. W kolekcji jest jeszcze świeca. O Jezu, przepięknie pachnie. To jest chyba mój ulubiony zapach ever. Ona jest, słuchajcie, z aloesem, z lawendą, z rozmarynem i pomarańczą. Po prostu przepięknie to pachnie. To już pachnie w pomieszczeniu nawet przed zapaleniem. No i co jeszcze fajnego, to szczota. I coś czuję, że dzięki temu regularnie powrócę do szczotkowania ciała. Na sucho oczywiście. Nie jest to współpraca płatna, nie mówię o tym dlatego, że ktoś mi za to zapłacił, czy mam z tego jakieś korzyści. Jedyną moją korzyścią jest to, że byłam na tym wyjeździe i jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że mogłam tam być i mogłam w tym uczestniczyć, bo było naprawdę cudownie. Nie pamiętam, czy opowiadałam w końcu o tym morsowaniu. Pierwszy raz morsowałam. Pierwszy raz w życiu morsowałam. I słuchajcie, wrażenia moje są takie, że to było straszne, bo to, co się odczuwa po wejściu do tej wody, to nawet nie jest zimno, tylko taki przeszywający ból w kościach. I naprawdę, gdyby nie to, że wchodziłyśmy z Anią razem i z innymi ludźmi jakby w całej tej grupie, to pewnie wycofałabym się już dawno i chciałam wystać w tej wodzie do momentu, kiedy ten ból jakby przemija. Że to zimno cię wręcz znieczula, bo słyszałam, że tak się dzieje, kiedy się wystoi. Myślę, że jeszcze spróbuję morsowania, bo mimo tego, że było to jakby nieprzyjemne, no był to po prostu ból, to chciałabym właśnie doświadczyć tego, jak ten ból przemija, bo to jest podobno takie najfajniejsze, więc no myślę, że możecie się spodziewać jeszcze, że będę wam relacjonować kiedyś morsowanie. Dobra, uciekam na trening. Wyrol! Ja? Ja! Zamyśliłam. Pokaż, pokaż. No wiem, jak się to robi. Bardzo proszę. Klasa. Lecimy na pewniaka, nie? Bardzo ładnie równolegle ustawione. Może ciutko, jakbyś dała tak pół centymetra niżej. I teraz. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Jeszcze dwa. Raz. Dwa. Tylko tył, kolanka szeroko. Głowa zamknięta. I obie. Trening done. Maciek chce mnie iść na grzyby zabrać. Uwielbiam chodzić na grzyby, tylko nie mamy w Olsztynie żadnych konkretnych miejsc, nie znamy miejscówek, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Zresztą jest już późno jak na grzyby. Zapomniałam wam jeszcze wspomnieć o tym, że na wyjeździe w werandzie mieliśmy dwa razy zajęcia z pilatesu. Strasznie mi się one spodobały, naprawdę były bardzo wymagające, tym bardziej, że miałam zakwasy jeszcze po siłce, ale na maksa się zajarałam tym pilatesem, tym bardziej, że kilka tych ćwiczeń, tych figur znam już jakby ze swoich rozgrzewek, z tej mobilizacji, którą robię przed treningiem siłowym. Zaczęłam już sobie szukać pilatesu w Olsztynie. Nie wiem, czy w następnym tygodniu uda mi się pójść pierwszy raz na takie zajęcia, czy w jeszcze kolejnym, no ale w każdym razie będę wam zdawać relacje. Myślę, że jak znajdę jakieś takie fajne miejsce, które będzie mi odpowiadać, to dołożę sobie tak z raz w tygodniu takie zajęcia z pilatesu do tych jeszcze trzech razy w tygodniu, które chodzę tutaj na siłownię. Myślę, że to będzie właśnie takie fajne urozmaicenie. Powoli będę się żegnać, ten tydzień był intensywny, ale wspaniały. Było super. Jestem wdzięczna za to, że mogę otaczać się tak wspaniałymi ludźmi, że mogę robić tyle nowych rzeczy. Już kolejny raz ktoś przechodzi i się tak na mnie lampi, że nie wiem, co jest grane. Laska z kamerą, to jakiś dziwny widok. No i mam nadzieję, że wy również miło spędziliście ten czas ze mną, także do następnego. Buziaki, trzymajcie się. Nara!